Witam. Dzień dobry. Nie no, chyba trzeba trójkę dzieci zrobić. Kartę dużej rodziny i będziemy mieli przynajmniej kolkę taniej. Co by na to? Taniej owoce w Lidlu. Ej, no git. Asia, urodzisz mi trojaczki? Nie? Fuck no. Ale byś zrobił taki rekord, na przykład siedmioraczki, człowieku, wiesz, medal od prezydenta. Normalnie. No, medal od prezydenta. Żeby mieć kartę dużej rodziny. Zaadoptować? Ale nie wiem, czy adopcja się liczy. No pewnie się liczy, ale adoptować trudniej niż zrobić, nie? Łatwiej urodzić? Asia, po to się urodziła, żeby urodzić. Ej, zrobisz mi tą moją kiełbaskę? Zrób mi kiełbaskę. Devblock? O dobra, będzie oglądał devblock. Dzięki za informację, Sekiu. Odpaliłem się dlatego, że już mi lepiej. Aśka potwierdzi, Aśka nie widziała, ale naprawdę. Ja mówię, coś mi język dotyka, ty, coś mam w gardle, coś, ale no nie wiem, jak ten języczek tak spuchł, był tak duży, a nawet przeziębiony nie jestem ani nic. Nie, naprawdę, to nie była wymówka na to, to nie była żadna wymówka, nie? Dobra, co gram na Zedo, to pierwsza gierka. To jest Jax. Ej, zagram z Elisandrę, for fun. Dobra, to będzie. Z długo nie powiedziałeś Bruce'owi, że nie. Chcesz Eryk na Discorda? Weź. Mocno zerfione elektro, wydaje mi się, elektro luto już z sobą runo, naprawdę. Grać Ignite'a? Nie zagram Ignite'a. Dawaj, wchodzimy do Ani i gadasz jej coś głupiego. Siema. Hello. No kurde, kamerki nie ma. Może włączysz kamerkę? Będę wchodził do Ani. Co, ja? No. Cię pojebało. Nie. No włącz kamerkę do widza. No by musiał, wiesz co, z parapetu pościągać, a nie chcę. No to pościągaj. A mogę jego ustawić na kamerkę? Nie. Nie możesz go ustawiać na kamerkę. O Boże. No czyż nie będę... Dobra. Dać jak chcesz. To dawaj. Nie no, żartuję, nie trzeba. Ja tak, podłączę. Panie! Już ci daję! Uf. Ale jesteś miłym pieskiem. Lepszy kubek z Grzegorzem. Herbatkę właśnie. Masz herbatkę w Grzegorzu? No. Zajebiście, ty. Lepiej smakuje. Ej, dobra. Może od następnej, co? Kamerka. Nie wiem, czy zdążę wszystko. Chyba zdążę. Może jakiś CS-ek znowu dzisiaj? No, zobaczymy. Tylko nie tak późno, bo ja o 17 mam pociąg. Dobra, po tej gierce kamerka. Po tej gierce zdejmę ramkę. Czekaj, o której masz pociąg? Co? Halo? Co? O 17. Halo? Halo? O 17. Okej. Okay. I co, do Poznania cały weekend? Jeszcze poniedziałek? No, nie no, w niedzielę wracam. W poniedziałek idę do pracy. A, dobra. Sakiu, dzięki. Delord, opowiadaj nam o czymś, czego jeszcze nie słyszeliśmy. Nie wiem, no. Czego nie słyszałeś? Czy jest ciężkie, nie jestem mizoginem itp. Ale tradzik, ale creepy przynajmniej się zgadzają. Ej, rozdawacz skrzynek się pyta, czy może tutaj działać. Ale rozdawacz skrzynek jest fake rozdawaczem, czy nie? Delor go potwierdził, ale on używa emotek i odpowiada na przykład... Odpowiada mi na moje na przykład rzeczy. No możesz rozdawać. Daj mu VIP-a, albo nie dałem. Musimy to potwierdzić. Daj mi skrzynkę i ja ją komuś dam i zobaczę, czy to zadziałał. O, skrzynka. Zadziała. Jest zielone. Że widziałem już ten kod u Delorda. Ale najlepsze jest to, że on chyba ten sam kod wrzuca, czy nie? No właśnie. Nie no, wicebeker robi jakiś. Wicebeker robi. Ej, dobra, dużo creepów jest, przewaga. Ej, ja wrzuć jeszcze raz, ja testuję. Wrzucił, ale czy zdążę? Kurwa, nie zdążę zapewne. Pokstefa dostałeś? Ej, ale fart! To jest grzotki skinie, z gratki. Nie no, to jakieś gówno jest. Jakbyś zajrzał na Discorda partnera, to powiedziałeś, że jestem legit. Dobra, nie możliwe, że ty tak piszesz. Jednocześnie będąc chłopem dwudzielnym, za na przykład dawaję skrzynek. Czekaj, ja to muszę sprawdzić. To konto powstało 2 dni temu. Dobra, dawaj jeszcze raz. Ja sprawdzę, czy działa. Announcements RPP Channel is info. Czekaj, to legit, ziomek. Muszę to zobaczyć, czekaj. RPP announcements. Czekaj, dobra, po gierce. No dobra, jak jesteś legitny, rozdawaj, nie? Rozdawaj skrzynki, byku. Ja nie mówię, że nie jesteś. Ja nikogo po prostu nie potwierdzam. Ja z Mamonem możemy potwierdzić. Niech się do mnie jak quizami bawi. O, ale boty tutaj mam fajne, patrzcie. Dlaczego oni się wyzywają, jak obaj pikują jakieś dżiny, sony?
Kto oślepił Lisandrę? Ona ślepa? Denatura. Podała mi się ta odpowiedź. Denatura powinna dostać skrzynkę. Ale ej, zachowujcie się jak odpowiedzialni młodzi ludzie w internecie, a nie na przykład chuja z sperma z kasanty. Panowie, powaga na czacie. Przyszedł ale mi pan, rozmawiam o czymś takim. Ale nie, przyszedł mi pan, chcę wam rozdać skrzynki, ja mam ja pani. Uspokójcie się. To jest kulturka. Gramy sobie w LOLa, jest super, świetnie się bawimy. Proszę, to fake one jest? To fake one? A co na przykład fake one nie robi na The Fake One na swoim koncie? Dzięki Kliczek, o siemaneczko Kliczek, co tam u ciebie, jak życie? Oho, a to nie tak, że Kliczek daje suba i wychodzi? No nie wiem, nie no, Kliczek czasami rzuci 5 subów, ale to jest rare event. Aha, bo jest song request w secie, no dobra. Ej, Divey, tego chłopa, dużo creepów na topie. No i traci dwie fale, nie? I masno! Oho, kolejne pytanie. Kogo dzisiaj sprzedał Eryk? Nikogo. I dawaj jakieś takie zawije pytania, na które na przykład ktoś może nie znać odpowiedzi. Ja ci mogę na przykład dać wymyślić jedno pytanie, chcesz? Kogoś się ma zero pingu? Kto jest największym fake przesiem Brusa? Czekaj. Ej, ja nie widzę tego. Tego, że to jest prawdziwy rozdawacz. Czekaj, na jakim to było kanale? Siema. A na osłonę z RPP. A, jest coś. Aha, Kumarlok wygrał skrzynkę. Oddałeś jest, skrzynkę, faktycznie jest. Ale powiem ci, że kto to sprawdza? Czekaj. A nie, czekaj. Ty, rozdawacz skrzynek. Jaki masz nickname? To jest rozdawacz skrzynek? Ej, to rozdawacz skrzynek jest. Super. No to. Mogę wymyślić pytanie? Proszę, nie pingujcie mnie. Czemu cię drużyna pinguje? Bo nie zetrzedł, ale to... Jak sobie życzysz? Możesz, tylko trudno będzie mi szatu zczytać? Okej. Okay. To ja wkleję pytanie na czat. To czekaj, tylko wymyślę coś. Teraz kogoś wymyślę. Jakiego Polaka wyjebano z Rokat? Ej, bardzo niemiłe pytanie, to nie jest pytanie. Rajm, ja nie będę odpowiadał, spokojnie. Chodź Taroniku, zabijam od razu chyba. Baby, muszę pytanie wymyślić. Do kiedy jesteś rozdawać skrzynek? Bo po gierce będzie mi łatwiej. Becmerw dał 8 zł. Hej, bardzo proszę opuszczenie tej oto gorącej jak świeże bułeczki nutki Rockstar. Aha. Dobra, spoko. Rozdawaj. Jak masz dużo skrzynek, to rozdawaj. Mi to nie robi. O. No to chciał przykozaczyć. Erka, co na? Ty, item eko, zobaczcie to, 305, czeka też robota tutaj. Widzisz to? Jakie wydrożone SWRP znalazły się w półfinałach World 2015? Ty co jest, darmowe kilki mi dają. I będę miał dobre pytanie będę mieć. Po tej gierce kamerka, po tej gierce są grykłe, po tej gierce puszczę nutkę z Donajcika, za którego serdecznie dziękuję. Dobre pytanie, Prino. Moderator, który ze mną na Discordzie, proszę stamatować się tą osobę. Tak. Żartu kolegi, nie? Time out to już. Jest też sangryko za tysiaka, oczywiście. 1000 punktów. Dam taką opcję, żeby więcej... W sumie minutek było do przesłuchania. Dobra, ja mam zonę w teorii. Ale nikt się nie zaśmiał z tego pomarańcze. Mógłby wejść i zbejtować.
A potem muszę robić akcję. Będę siedział na tym, to mi po prostu zabiją zespół. Mam TP-ka. Ej, TP-ek inaczej wygląda? Czym się daje? Nie. Jest do Kongo. Dobra, idę w bota chyba, nie? No, nie mogę się ruszyć! Co jest? Halo! Wiecie, co by było fajne, jako na przykład jak jestem Riot partnerem, że takie spotkanie z Rioterami, różni League partnerzy z Polski na przykład i gadamy z jakimś chłopem, wiecie, pytania z czatu, no ta, 7 godzin z Riotem, tak zwane. I na to można podpiąć pod serię 7 godzin z Riotem, czy tam ile mam on gadał. I wiecie, każdy skuma, nie? Czolec, przeczolaj, człowieku. 7 godzin gadałem z Riotem. A, mam... Dobra. Dobra, po tym tak. Po tym trzeba rozdać kody. Nie wiem, czy Warf, ale... Nie, wymyślę coś związanego z LOLem, no. Co gryzło Brusa w lesie? Nie. Chociaż? No. Właśnie. Niestety tutaj dużo zostać to mogłoby być. Kupuję mapę itemy. Odpaliłem się. Mówię, ja dzisiaj wstałem i nawet zapomniałem, jak się nazywa to, co mamy w buzi. To takie dyndające coś. Musiałem wygooglować, bo zapomniałem, że to się nazywa języczek. I mówię, daszki, te języczek mam strasznie jakieś, że chyba chory jestem, nie? Bo strasznie powiększony jest w ten sposób, że jak przywykam, to go czuję. I generalnie go czułem cały czas, jak siedzi mi na języku, nie? Co się dzieje? I właśnie pochillowałem z chłopakami chwilę na tym kaście wordsowym u The Lorda. Wypiłem herbatkę, zjadłem tak, ogórka mało solonego, jabłko i mi, mam wrażenie, przeszło. Ale mega podejrzana sytuacja, naprawdę. Często tak masz? O, jak często, to ja bym się martwił, jak często. Co? A, bo mam RC. O kurde, ile? Ej, coś się zbugowało chyba. Żyję, muszę za niej. Oj. No ja mam przez to bezdek i chrapanie. Ogólnie jak to tylko spuchnięte, ale gardło cię nie boli, to polecam lody. No, dokładnie. Miałem takie spuchnięte, ale nic mi nie bolało. Dokładnie, ale to pierwszy raz w życiu coś takiego mam. Za kogo się przebieram w tym roku na halę? Właśnie muszę z Aśką pogadać, jest pewien pomysł. Wtedy się loda robi i... git? No ogólnie na puchliznę, jak jest zimne, no to tak. No wiesz, jak działa zimno, nie? Chyba na rzeczy materialne i metale niektóre? W sumie chyba na wszystkie, czy metale, czy nie? Nie wiem. Że działa, czy nie wiesz? Studentem jesteś. Nie wiem. Na wszystko chyba tak działa, nie? Nie tylko organiczne rzeczy. A faktycznie, przecież się kurczy. Ta. Strój Gandalfa Saurona był zajebisty? No był. Ale z tym się... Gandalf. Z tym się jest pewna historia, o której mało osób wie. I to jest takie Gandalf Avare. O kurde, to trzeba Wojda mieć. Stypuję do niej. Ty, może faktycznie Lissandra jest zbugowana? Zdaje się, że tutaj się prosto obrażenia nałożyły. I pasywy. Spaliś nam znak i jakoś mocno chrapałeś. I odkryłem bezdek, bo dziewczyna mnie nagrała, jak spałem. Okej. No ja tylko czasami gadam przed. Ja, no nie, no. Quality of sen mam dobry, jak już zasnę. I nic mnie na przykład nie wybudzi. Ja problemy z zasięciem nie mam. O czym gadam przez sen? Na przykład najśmieszniejsze to było, wydaje mi się, to, jak była tam. W Turcji tam wojsko wyszło na ulicę, zaczęli strzelać ludziom w okna, coś takiego było. I ja w pewnym momencie wyskoczyłem z łóżka, krzyknąłem do Aśki, padnij, po czym wyjrzałem przez okno. Ale jeszcze drugie było śmieszne. To Aśkę niby budzę i mówię, ej Aśka, D, ona się pyta, jakie D, ja mówię, no i od D. A to nie wiem, czy to Aśka nie wszystko wymyślała przez Aśkę, nie? Aśka to...
Aśka to generalnie. Zaczęła zapisywać, co ja jej mówię na przykład. Mój brat miał tak jeszcze z byłą dziewczyną. To mówił historię, że pewnego razu się obudził i mówi do niej: Szybko, trzeba jechać. Rymika porwali. O kurde, bubla zaraz. O kurde. Fajnie, że zmienili tą pasywę do Lisandry. Taki Cezera powinien mieć, znaczy może nie takie coś, ale coś innego niż już mamy. To jest Polska, nie Murika, no ale dobra, co ty gadasz, człowieku, no. Nie będę dziadów obchodził, to obchodzę dziady. Ogarnij się z tym spamem, człowieku, nie. A co zmienili? No kiedyś pasywa Lisandry była zupełnie inna. Po prostu. Ale wczoraj był super film u Demonza. Muszę pytania jakieś wymyślić. Oglądał ktoś? On dostał skrzynkę. Dzięki, skrzynia rozdawacz. Zrobimy wróżbę. Nie wiem, co to oznacza.